Cześć moi drodzy, to jest następny odcinek Minecrafta Solo, czyli słodkich chrześcijanów. Jest noc, więc pójdziemy spać, a potem wam powiem, co będziemy dzisiaj robić. A powinno być ciekawie, bo szykuje nam się całkiem... Momencik, muszę tu wyłączyć jedną rzecz. Dobra, szykuje się nam całkiem ciekawa sprawa. Dobra, czy tu mam wszystko? Tu mam. Tu ogarnęłam. Tak, idziemy do Twilight Forest. 3, 2, 1, hops! I tylko się modlę, żeby nie skraszowało mi znów Minecrafta, no ale cóż. W ogóle jakie ja tam mam jeszcze światy? Nie pamiętam w sumie. Ale mniejsza. Dobra, gdzie ja miałam Kilimandżaro? Dobra, idziemy do Kilimandżaro. I tak, zgadza się, w ogóle... Jestem sobie ulepszona troszkę. Na tyle, na ile mi starczyło tego leveli. Zobaczymy, jak nam pójdzie tam w tym całym Kilimandżaro. Bo chciałabym coś tam ciekawego zrobić. Ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wiem, że w tych kopcach jest dużo fajnych surowców. I nie ukrywam, że chciałabym sobie... troszkę tak ciut tych surowców zdobyć. Nie wziąłem nic do jedzenia. Tak się zastanawiam, czy to był dobry pomysł, że nie wzięłam nic do jedzenia. No ale nic, zobaczymy, jak nam pójdzie. Au. Gości na mnie tu coś dziwne. Patrzcie! Fajne stworzonko. Stworzonka. Gdzie ja tu wykopałam to wejście do Kilimandżaro? Gdzieś tu? O, tu jest, dobra. Spadam na dół. Nie powiem, mega dziwnie się kopałam. Tak wolno idzie kopanie wszystkiego. Mega dziwnie. No nic. Są pajączki. To też się wolno kopie. Dobra, nie wiem, o co tu chodzi. Dlaczego tak? Boję się tam wskoczyć. Naprawdę boję się tam wskoczyć. Nie wiem, co mnie tu może spotkać. Dużo ich tu trochę. Jak coś. W razie czego. Nazbierało ich się. Pal się ty tam. No. O matko. Inwazja prawdziwa, sobie chyba z nimi rady nie dam. Zaraz mi się ten miecz fajny skończy. Dobra. Skakuje, co mi tam. Och, tam jest spawner ich. I co mi zrobisz, co mi zrobisz? Chyba nie przejdzie tędy żaden, nie? Dobra. No. Przejdziesz tu? Fajny sposób na ekspienie swoją drogą. Muszę rozwalić tamten spawner, albo go oświetlić. Nie. To może mi tu trochę potrwać. Ten już sobie zginął tu spokojnie. O. Odetchnęłam z ulgą.
Nie powiem, że nie. Boję się tego, co tam może być. Po co mi to w sumie? To już tu byłam, tak? Tam jest następny spawner. On jest jeszcze uśpiony. Ale już się uaktywnił. Że tak powiem, ups. A tam jest creeper. Świetnie. Bym miała mało problemów. Tam jest jeszcze jeden spawner. Ostrzegaliście mnie, że jest ich dużo, ale szczerze mówiąc nie przewidziałam, że aż tyle. Poszły mi stąd. Zatrułam się jeszcze. Uch, muszę odetchnąć, Matko Święta. Nie wiem, czy za bardzo. No, nie za bardzo wiem, czy brnąć tam dalej, czy sobie odpuścić. Te małe główienka w postaci trujących pająków to mnie wykończą. Pal się ty. A z tamtymi nie wiem, co zrobić. Gdzie jest szkielet? Co on tu robi? Ty, gdzie mnie tu? Chyba jest jeszcze ich spawner. O Boże! O w dupę. Nie, 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 sio, sio, ja nie wiem, gdzie jest wyjście. Jezus Maria. Och, tu gdzieś będzie wyjście. To ja się tu zabarykaduję i sobie tu będę na nich czekać, aż do mnie przyjdą, ja ich pozabijam, ja tu więcej nie wchodzę. Absolutnie nikt mnie nie namówi. O, idziesz ty. No. Ty, mały gówniarzu jeden. O, w dupę, a to co jest? Twilight Hunter. Dobra, niech będzie, że i Twilight Hunter, ale o co chodzi? Nie, dobra, wiecie co, ja miałam taki ambitny plan, ale ja się tu boję za bardzo. To jest dla mnie gorsze niż amnezja. Poważnie mówię. Nie tu. O matko, tyle emocji, co ja teraz tutaj doświadczyłam, to ja nikomu nie życzę, nie? Masakra. Moje nerwy skołatane, biedne. Za jakie grzechy, ja się pytam. Kobla. Dobra. Już sobie spokojnie wyjdę. Dzięki, łaski bez. Mówicie, że w kopcach jest dużo surowców. A ja tu żadnych surowców nie widziałam. Dobra, mówiliście jeszcze, że tamte szkielety są łatwe do pokonania dość. Sobie zobaczmy, bo taka chatynka w Twilight Forest by nam się przydała. Okej, to nie było takie trudne. Mamy dużo mossy kobla, dużo, dużo, dużo i to jest wszędzie, 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 jak ja to kocham. Dobra, po prostu zwiedzamy sobie Twilight Forest. Niech i tak będzie. Ciekawe, co tu na mapie tej dużej będzie widać. My idziemy w tamtą stronę. No nic, zobaczymy. Pójdziemy gdzieś i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Zabijemy wiewiórkę, co wy na to? Uciekła? Przyjdziesz tu młoda? Jak się trafię, to łódź. Oj! Na raz ją zabiłam, biedna. Myślałam, że. O, tak. Patrzcie, ile surowców. Jak ja tam zejdę? Nie wiem, ale dobra, zobaczymy.
Może mi się uda jakoś tak po cichaczu. Może tędy, o. Spróbuję. Nie. Jeszcze dalej? Nie? Jeszcze dalej? Dobra, tędy. Och! Tak mi chciało, żebym spadła. Widzieliście to? Tu. 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 Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. I tu, tu, i tu. I możemy już tu zejść? Możemy. No tak, jest pełno złota, trochę żelaza, ale diamentów nigdzie nie widać. No nic. Pokopię tu jeszcze trochę. Au. Nie powiem, że to nie bolało. Redstone się zawsze przyda. Czy tam coś jest i na mnie czyha? W ogóle noc idzie, ale tak niewyjściowo trochę. Dobra, jakby się tam tego pozbyć. Ups. Bo trochę pogorszyłam sytuację. I zaraz będzie, nie ogarniasz mechaniki lawy w Minecrafcie, coś tam, coś tam. Dobra. Kicham na to. I idę stąd. Zwiedzamy Twilight dalej. Gdzie tu jest moje wejście? No bez jaj, no. Aha, tam, dobra. Tu i tu. Hopsa. Hopsa. Jeszcze, żebym umiała wskoczyć, nie? Piękny zachód słońca swoją drogą. Ale nic, lecimy dalej. Ja widziałam takie... takie fajne miejsca. Gdzie naprawdę dużo fajnych rzeczy i surowców było. I mnóstwo diamentów i jakieś tam inne rzeczy. To są chmurki, chmurki. Bo naprawdę jest dużo fajnych miejsc, tylko trzeba je poznajdować, a z tym u mnie jest kiepsko. No, FPS-y. Coś kiepsko też z FPS-ami u mnie ostatnio. O, w ogóle u mnie ostatnio ze wszystkim kiepsko. Z czasem. No, 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 no. FPS-y, spokój, proszę. To jakoś tak ładniej się robi. Na jedno czy na dwa? Co tam biega? Dobra, wolę nie sprawdzać. Ciekawe swoją drogą, jak daleko jest mój portal. Dobra, zrobię. Na to mi nic nie da. Czego te drzewa są tak wysokie? Ja się pytam, no czemu? Są jakieś ptaszki? Ptaszki, już się przestraszałam, że to będzie chciało mnie zabić. Chyba, że to są jakieś krwiożercze ptaszki i na pewno, naprawdę będą chciały mnie zabić, no ale... już mój pech wtedy. Gdzieś tu pójdziemy. Kurde, nie ma tu nic fajnego. Sam taki las, i drzewa, i więcej drzew, i coraz większe drzewa. I brak FPS-ów. O, tam coś jest. Jakaś zrujnowana chatka po raz kolejny. O, labirynt. No i proszę, mamy coś ciekawego? Mamy coś ciekawego. Idziemy do tego labiryntu, jak już jesteśmy tak mocno uzbrojeni.
Wiesz, ja to bym wolała się wycwanić, jak zwykle ja, jak to zwykle ja. Bo wiecie, że ja się zawsze wycwaniam. Wow! Chyba się jednak nie wycwanie. Varys mi mówił zawsze idź na lewo, idź na lewo. Nie, on mówił mi idź na prawo. Nie mogę stać na tym żywopłocie, to jest nie fair. Co to jest? To jest ten pająk, o którym mi mówiliście? Tak, to jest ten pająk. Boże, kochany, ja tu chyba nie, ja tu nie, ja tu muszę jakoś pomyśleć i jakoś inaczej tu przyjść, bo... Jak tak dalej pójdzie, no nie chcę umierać co odcinek, a na pewno nie z 17 levelem w kieszeni, no. Strasznie mi przecina tą grę. Nie wiem dlaczego. Wiecie co? Ja po prostu teraz chyba skończę ten wyjątkowo nudny odcinek, w którym nic się nie działo, ponieważ tak mi FPS-y spadają, że nie wiem o co chodzi, a skoro już to nagrałam, to wam to pokażę, no bo co tam szkodzi. Ja się z wami teraz żegnam, w takim razie do zobaczenia następnego odcinka, w którym prawdopodobnie będziemy kontynuować zwiedzanie mojej mapki Twilight Forest. Także żegnam się z wami, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!